Adam Ślusarski, witam Państwa w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, pandemia COVID-19 ma bardzo wiele aspektów, szczepień, ochrony, maseczek, ale również możliwości potencjalnego leczenia tego schorzenia przy pomocy różnych innych substancji chemicznych, popularnie mówimy leków. I o tym chcemy porozmawiać dzisiaj z naszym gościem, którym jest pan profesor doktor habilitowany Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pan profesor jest specjalistą neurologii, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże. Panie profesorze, trwają badania kliniczne nad zastosowaniem w leczeniu COVID-19 właśnie amantadyny. I wiem, że tutaj właśnie pan profesor jest bardzo kompetentną osobą, aby nam opowiedzieć troszeczkę o tych badaniach, na czym one polegają, jaki jest ich etap. Ale może zanim o tych badaniach, powiedzmy, panie profesorze, czym jest tenże lek amantadyna? Czy to jest jakiś nowy, nowoczesny lek, czy też już starszy, stosowany dawniej, sprawdzony? Jak to wygląda? Jest to lek znany od wielu lat, kilkudziesięciu, który ma niezwykle ciekawą historię, a to dlatego, że bardzo złożony mechanizm działania. Na początku był wprowadzany jako lek przeciwwirusowy na wirus grypy typu A, ale przypadkowo okazało się, że bardzo dobrze reagują również na niego pacjenci z chorobą Parkinsona. Z czasem lek zmienił swoje wskazania. Wirus grypy bardzo często mutuje, więc stał się odporny na działanie tego leku, ale lek utrzymał zastosowanie kliniczne, jest powszechnie używany w chorobie Parkinsona, ale też działa objawowo na różne dolegliwości neurologiczne i używamy go w różnych stanach uszkodzenia mózgu czy zaburzeń, tak aby wspomagać organizm właśnie w aspekcie funkcji neurologicznej. Tak więc, panie profesorze, jeśli chodzi o jego poznanie tej tak zwanej, nie wiem, czy będę dobrze wymówię, farmakokinetyki i innych, prawda, tych złożonych mechanizmów, jest to znany lek. Oczywiście jest to dobrze poznany lek i sprawdzony również w użyciu klinicznym. Korzysta z niego wiele milionów ludzi na świecie, a przez te skumulowane lata zastosowania klinicznego wiemy o nim bardzo dużo i należy generalnie do leków bezpiecznych. Tak więc, skoro był stosowany on gdzieś w leczeniu grypy typu A, starsi lekarze mogli wywnioskować, że może poradzi sobie z innymi chorobami i słyszeliśmy o tym, że jeden z lekarzy, dr Bodnar, próbuje leczyć i leczy z powodzeniem, czy też nie mi to oceniać, że leczy akurat SARS-CoV-2. No ale potrzebne są badania na ten temat, właśnie takie kliniczne. Panie profesorze, są prowadzone te badania. Na skutek czego, jak to wygląda ta procedura podjęcia takich badań? No generalnie były takie od samego początku pandemii komentarze, głosy, które wskazywały, że wybrane leki mogą być skuteczne w leczeniu samej choroby. No, ja sam opublikowałem razem z profesorem Pawłem Grybem pierwszą na świecie pracę naukową, opis serii przypadków, w którym zaobserwowaliśmy, że lek używany z powodów neurologicznych u osób, które doznały infekcji SARS-CoV-2, działał ochronnie. Była to mała grupa pacjentów, ale ci chorzy nie rozwinęli ciężkich powikłań choroby. To było podstawą publikacji, która obecnie jest bardzo wysoko cytowana na świecie. Potem zaczęły się pojawiać kolejne doniesienia, doświadczenia różnych lekarzy opisujących ten efekt. Oczywiście w takich przypadkach konieczna jest cała procedura
badawcza, no nie można opierać się na małej liczbie przypadków opisanych. Musimy wdrożyć badania kliniczne. No i tak się też stało. Oczywiście, żeby przeprowadzić badanie kliniczne, trzeba mieć fundusze, bo są to dość kosztowne procedury, ale musi to być przeprowadzone zgodnie z odpowiednią metodyką badawczą. No i na tym etapie właśnie jesteśmy, aby zweryfikować, u jakich pacjentów, w jakich dawkach, w jakiej sekwencji ten lek mógłby wspierać organizm w takiej przypadłości, jaką jest COVID-19, pamiętając, że jest to bardzo złożona choroba i atakuje różne układy ustroju, w tym układ nerwowy, więc tu poczytuję potencjalne działanie tego leku wspomagające na układ nerwowy, bo lek bardzo dobrze penetruje do środkowego układu nerwowego, a więc tam jest obecny również wirus, więc takie działanie ochronne mogłoby tam mieć miejsce. Jeśli mówimy o amantadynie, to jest to substancja chemiczna. Natomiast jak wygląda to nazewnictwo tejże substancji? Amantadyna to jest nazwa substancji chemicznej, też nazwa międzynarodowa dla leku i substancji aktywnej. A występuje wiele różnych pochodnych, czyli różni producenci używają różnych pochodnych. Właśnie siarczan amantadyny, chlorowodorek amantadyny. Są to postaci generyczne leku, bo jest to stary lek niechroniony już patentem, więc każdy producent może przygotować taką pochodną, ale pamiętajmy, że substancją aktywną jest tylko amantadyna, która jest uwalniana w organizmie, ale lek w Polsce występuje pod nazwami handlowymi Wirezyt K, Amantix, to wynika po prostu już z tu działalności i różnych producentów form generycznych. No i to dotyczy wszystkich krajów na świecie. Spotkamy wiele różnych jeszcze nazw handlowych dla takich preparatów. Panie profesorze, a jeśli chodzi o ten dodatek, tak, czyli ten chlorowodorek, czy też siarczek, to pierwszy był siarczek amantadyny, czy chlorowodorek? Jak, co tu wiadomo na ten temat? Tu już prawdopodobnie było bardzo wiele różnych kombinacji, więc nie ma to z punktu widzenia farmakologicznego znaczenia. Substancja, która jest aktywna, to amantadyna. I to jest zasadniczy element w działaniu leku, więc trudno mi tu się odnieść historycznie, który wariant, która pochodna była pierwsza, ale nie zmienia faktu, że substancją aktywną jest amantadyna. Czyli to ona leczy. A panie profesorze, sam proces badania klinicznego, od czego on się inicjuje? No, powiedział pan troszeczkę o tym, że przede wszystkim od funduszy. To jest bardzo ważne, że muszą być na to pieniądze i na to pieniądze z budżetu państwa są, tak? Tak jest. Pan minister zdrowia zlecił wykonanie tych badań wobec rosnącego zainteresowania społecznego tym zagadnieniem. No i wszyscy na świecie szukali usilnie różnych leków, które mogłyby być wspomagające. No i w tym przypadku akurat w Polsce ta substancja zyskała zainteresowanie. No i cieszę się, że takie badania zostały podjęte. Procedura jest następująca. Jest to eksperyment medyczny. Jeżeli mówimy o nowych wskazaniach dla leku, trzeba uzyskać zgodę Komisji Bioetycznej, trzeba zarejestrować badanie kliniczne, no i oczywiście realizować je zgodnie z przyjętym protokołem, czyli bardzo trzeba ściśle określić kryteria wskazania dla tego badanego leku w konkretnym stanie klinicznym, a potem dokonuje się to drogą podwójnego zaślepienia, czyli lek jest zakodowany, porównywany najczęściej do placebo, czyli substancji nieaktywnej i ani lekarz, ani pacjent nie wie, jaką formę przyjmuje. Z tym, że są różne warianty badań klinicznych. Nasze badanie, jedno z dwóch, które jest realizowane w Polsce,
opiera się na założeniu, że przez pierwsze dwa tygodnie nie wiemy, jaką substancję, czy aktywną, czy nieaktywną otrzymuje pacjent, ale już po dwóch tygodniach następuje wejście do fazy otwartej, czyli chcemy dać każdemu pacjentowi szansę, aby skorzystał z terapii. Oczywiście lek jest dodawany do standardowej praktyki medycznej, czyli otrzymuje wszystkie potrzebne leki wynikające z wiedzy medycznej, no i na podstawie oczywiście badań diagnostycznych, laboratoryjnych, ale przede wszystkim badania fizykalnego przez doświadczonego lekarza, tak aby zapewnić wszystkim pacjentom maksimum bezpieczeństwa, no ale jednocześnie oceniając różne aspekty choroby. My w naszym protokole mamy uwzględnione właśnie objawy neurologiczne. Przeprowadzamy różne ankiety, testy, które mają wskazać, które objawy wynikające z zaburzeń układu nerwowego są obecne i wierzymy, że to może być główny mechanizm ochronny tego leku na cały organizm, bo wiemy, że najważniejszy jednak jest mózg i układ nerwowy w koordynowaniu pracy u całego ustroju. Panie profesorze, wiceminister zdrowia też tak wypowiedział się, że pierwsze efekty badań na szkiełku są pozytywne. Co to oznacza? Co znaczy takie stwierdzenie na szkiełku? Czy tam powiedzmy na szalce Petriego? Czy jak, o co tu może chodzić? Bo z tego co wiem, chodzi o te szlaki metaboliczne czy kanały. No, proszę panie profesorze o wiedzę. Tak jest. No, lek wzbudza zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale są bardzo poważne grupy naukowe na świecie, które podjęły te badania. To nie jest dominujący nurt, to trzeba podkreślić. My mamy szereg innych leków uważanych jako takie pierwszorzędowe, najważniejsze, ale chociażby w takie poważne instytucje jak Uniwersytet w Kopenhadze, ale też Instytut Maxa Plancka, Uniwersytet Ateński, Uniwersytet w Barcelonie. Wręcz powstało konsorcjum międzynarodowe z udziałem naszego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które ma badać działanie amantadyny i jej analogów na wirusa SARS-CoV-2. I oczywiście pierwszym etapem takich badań to są badania laboratoryjne, czyli ocena, czy lek znajdujący się w otoczeniu, w płynach, w których również działa wirus i atakuje komórki, czy w kulturach komórkowych, mógłby być hamowany właśnie dzięki działaniu amantadyny. Również tworzy się też różne takie modelowanie związane z znajomością właściwości chemicznych danego leku, więc tych typów badań jest dużo i rzeczywiście ostatnio opublikowano serię prac, bo tu nie mówimy tylko o jednej, która udowadnia, że potencjalnie wirus może być hamowany przez amantadynę i jej analogi, blokując pewien kanał jonowy, poprzez który kopie wirusa wydostają się z komórek i atakują kolejne. To jest etap wstępny, bo najważniejsze są badania kliniczne, więc cieszę się, że takie badania są i mamy wyniki, czyli przesłanki naukowe jak najbardziej są obecne, a teraz należy udowodnić w badaniach klinicznych, w jaki sposób u kogo taki lek mógłby działać. Czyli tak, próbując to jeszcze bardziej uprościć, działa ta amantadyna, jeśli chodzi o powstrzymywanie tego namnażania się wirusa, ale że tak powiem poza ustrojem ludzkim, żywym, działającym, tam amantadyna działa i to opublikowane. W sensie, i tu jest kluczowa kwestia w konkretnych stężeniach, prawda? W badaniu laboratoryjnym możemy stężenie leku dowolnie zwiększać, zmniejszać. Teraz pytanie, czy w ustroju ludzkim
te dawki, które są zarejestrowane i przyjmowane, osiągają podobne stężenia, które mogłyby tego wirusa zatrzymać. I to jest kluczowy element wszystkich badań klinicznych. Wiemy o tym, że wirusy możemy powstrzymać całą listą różnych substancji chemicznych, tylko po pierwsze, one nie będą bezpieczne dla organizmu, a drugie, czy osiągają takie same stężenia w warunkach żywego organizmu, prawda? I czy zachowają swoją skuteczność. Więc temu służą badania kliniczne, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, a drugie, wykazać ten mechanizm. Aczkolwiek tu chcę stanowczo podkreślić, że lek działa w sposób bardzo złożony i nie upatrywałbym tu tylko i wyłącznie działania przeciwwirusowego. Ono generalnie uważane jest za słabe, ale mamy tu szereg innych mechanizmów, dzięki którym ta substancja mogłaby działać korzystnie na organizm, który przeżywa infekcję tym nowym wirusem, a wirus ma cechy neotropizmu, atakuje układ nerwowy. Neurotropizm polega na tym, że bardzo łatwo wirus dostaje się do naszego mózgu, do nerwów obwodowych, przez co staje się tak bardzo groźny. Tak, panie profesorze, jeśli chodzi o same te badania kliniczne, gdzie one się odbywają, kto im patronuje w poszczególnych jednostkach, jak to wygląda? Bo tak jak pan profesor powiedział, są dwa tak jak gdyby niezależne, nie wiem jak to nazwać. Projekty. Dwa badania kliniczne koordynowane przez dwa niezależne ośrodki. Jeden z nich to nasz szpital kliniczny numer 4 w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współpracuje z nami w sumie jeszcze 7 ośrodków. Są to kliniczne, uniwersyteckie szpitale z Warszawy i z Rzeszowa, ale też szpital MSWiA w Warszawie, szpitale wojewódzkie jak szpital w Grudziądzu, szpital Jana Bożego w Lublinie, ale też bardzo ważny też ośrodek w Wyszkowie, no i również bardzo sprawna, prężna placówka medyczna w Kalwarii Zebrzydowskiej. Także cieszymy się, że mamy takie szerokie spektrum różnych podmiotów medycznych, no i dzięki nim mogliśmy uruchomić to badanie. Drugie badanie jest koordynowane przez ośrodek na Śląsku, ale tu szczegółów nie znam, więc trudno mi będzie wyjaśnić. Tam obowiązuje trochę inny protokół badania, inne populacje pacjentów są włączane. W naszym przypadku my oceniamy wpływ leku we wczesnej fazie infekcji. To się pokrywa z tą moją pierwszą publikacją na świecie, gdzie bardzo wczesny na obecność leku po momencie ekspozycji na wirusa wywierała ten taki najsilniejszy efekt ochronny, co powinno być udowodnione w takich dużych już badaniach klinicznych na dużych grupach. Panie profesorze, wraca tak troszeczkę inne pole, jeśli chodzi o te specyfiki, a więc o antybiotyki. Wiemy, że antybiotyki działają na bakterie. Tu mamy przykład do czynienia z wirusem, to jest zupełnie coś innego. Powstaje coś takiego jak antybiotykooporność bakterii, czyli te antybiotyki, które wcześniej bardzo dobrze radziły sobie z danymi zapaleniami, z danymi chorobami wywoływanymi przez bakterie, no okazało się, że bakterie się uodporniły. Mechanizm tej oporności jest poznawany, bardzo różny, no ale tak w jakimś może w skrócie, czy też takim wyobrażeniu, jeśli podajemy ten antybiotyk nawet dobrze, ale w pewnym momencie zaniedbamy przyjęcie kolejnej dawki, jego stężenie na tyle osłabnie, że dana bakteria przeżyje, nauczy się z nim, że tak powiem, obchodzić i potem przyjdzie kolejna dawka antybiotyku, a wirus, a bakteria już jest na to oporna. W przypadku takiego nieodpowiedzialnego leczenia amantadyną wirusa może nastąpić taki sam problem? Znaczy, no tu mamy kilka ważnych aspektów.
Oczywiście. Antybiotyk nie działa na wirusa i no nie podajemy go w infekcji wirusowej, ale może się zdarzyć, że dojdzie do nadkażenia bakteriami, szczególnie endogennymi, czy które nosimy w sobie, na skutek spadku odporności, wycieńczenia organizmu, więc tylko wtedy jest zasadne używanie antybiotyków jako leczenie powikłań. To taka uwaga. Oczywiście znane są mechanizmy oporności bakterii i tutaj są bardzo różne mechanizmy tej oporności. Co do wirusa, też jest możliwe, że wirus ucieka przed działaniem leku przeciwwirusowego czy jakiegokolwiek, bo następują spontaniczne mutacje tego wirusa, więc oczywiście one się dokonują, jak widać, niezależnie też, no bo cały czas słyszymy o nowych wariantach wirusa. Wirus nie jest istotą żywą. Jest to cząstka DNA, która tylko może żyć w komórkach żywego ustroju i tylko tam po dostaniu się do tych komórek przedłuża swoje istnienie, atakując kolejne komórki. Więc tych mechanizmów, dlaczego dochodzi do mutacji wirusa, jest bardzo wiele, ale to jest istota każdego wirusa. Może to być pójść w kierunku tym negatywnym, czyli powstają jeszcze bardziej groźne warianty wirusa, ale też i takie łagodniejsze, które sprawią, że pandemia wygaśnie. Co do używania leków jakichkolwiek, generalnie nie wolno leczyć się samemu. Wybór leku zależy od stanu klinicznego, od wskazań. Nie wolno używać leków w ciemno, na zasadzie mam tylko pod ręką dany lek, to go łyknę, a nóż mi pomoże. Można się bardzo pomylić, dlatego od początku z tym walczymy, żeby pacjenci by korzystali z konsultacji lekarza, który zbada i zordynuje te leki, które będą właściwe, więc żadnej choroby nie można leczyć samodzielnie. Dotyczy to każdego z nas, nawet źle jak lekarz sam siebie leczy, nie mając dostępu do badań chociażby podstawowych. Stąd powstało takie zjawisko niepokojące, że no wiele osób po prostu bezwiednie na zasadzie automatycznej korzysta z jakichś zdalnych tutaj metod pozyskiwania leków, czy nie do końca potwierdzonych w ogóle przez lekarza, no i ich używa. To prowadzi do różnych błędów, powikłań, no i jak najbardziej musimy apelować, aby no, zaprzestać takich praktyk, szczególnie w tak niebezpiecznej chorobie jak COVID-19. Najważniejsze jest skorzystać z konsultacji. W tym naszym badaniu klinicznym my dajemy możliwość przede wszystkim pacjentom na zgłoszenie się, poddaniu się badaniom, a dopiero potem następuje decyzja o użyciu jakiegokolwiek leku i uważamy, że właśnie nawet uratowaliśmy już wielu osobom życie samym faktem, że zgłosiły się na konsultację, bo to był ostatni często moment na podjęcie intensywnego leczenia i to wcale nie dotyczy już kontekstu konkretnego leku, tylko użycia całej tutaj złożonej metody terapeutycznej, żeby ratować tych pacjentów, bo mieli na przykład zaawansowane zapalenie płuc, a w ogóle nie zdawali sobie z tego sprawy. Także to jest tak kluczowe i musimy naprawdę promować takie podejście, aby to lekarz proponował i prowadził terapię. No, wiemy o tym, że w czasie pandemii często jest słaba dostępność do placówek medycznych. Chorzy pozostają sami w domu, zakłada się im kwarantannę, a więc z tego domu nie mogą wyjść. I tu widzę duże niebezpieczeństwo, że często sięgają samodzielnie po leki, no bo mają słaby kontakt ze służbą zdrowia. Także to są te aspekty, które obserwujemy w tak no, nasilonych sytuacjach kryzysowych, jaką jest pandemia. Tu, panie doktorze, panie profesorze, można powiedzieć, doświadczenia niektórych lekarzy w leczeniu są
To jest tak jak gdyby inne pole, no bo lekarz, gdy jest pandemia, nowa choroba, no każdy z tych lekarzy w tych oddziałach szpitalnych no też coś próbują. Na zasadzie czasami troszeczkę po omacku, powolutku, ale korzystając z tej swojej wiedzy medycznej, żeby no spróbować, ale nie zaszkodzić. Natomiast co innego jest zupełnie badanie kliniczne, które wy wykonujecie, które jest zarejestrowane, czyli wasze wyniki będą musiały być uznane na całym świecie, prawda? Bo doświadczenia pojedynczego lekarza, czy kilku lekarzy, ale nie prowadzone w tym reżimie takim stricte naukowym, one mogą być dobrą wskazówką, cenną nawet, ale no nie dadzą tego efektu takiej no pewności, prawda? Oczywiście, dowodu naukowego, który ma wystarczającą siłę. Także no, takie są reguły gry. Jeżeli mamy doświadczenie jakieś, wynikające czasami z obserwacji, no to pierwsza rzecz, opisujemy to jako doniesienie naukowe, żeby podzielić się tą informacją z całym światem i mamy ku temu możliwości pełne, aby taką publikację przygotować. Jeżeli planujemy eksperyment medyczny, to trzeba uzyskać zgodę Komisji Bioetycznej, aby nową hipotezę badawczą zweryfikować. No i trzeci punkt, wykonać badania, które mają stopień wiarygodności i no, oczywiście dostarczą dowodów. To są żelazne zasady. Nie da się ich ominąć, dlatego że no, wiele było takich różnych sensacyjnych doniesień, które potem okazały się nieprawdziwe i tak dalej. No, musimy być w medycynie bardzo ostrożni, ale liczy się ten pierwszy komunikat naukowy, to doniesienie, które potem staje się przesłanką do właśnie takich badań klinicznych. Także wierzę, że te efekty uda się udowodnić, wykazać w oparciu o tą metodykę naukową. A pamiętajmy, że no wiele, wiele osób tak czy owak używa leku z przyczyn chociażby neurologicznych, prawda? Więc te doświadczenia na pewno już się skumulowały, zbudowały w aspekcie pandemii. To będzie też przedmiotem analiz, ale no te zasady uniwersalne, które dotyczą każdego leku, również szczepionek, one też przeszły tą rygorystyczną drogę weryfikacji. No i mamy bardzo silne dowody naukowe, że szczepienia chronią nas przed cięższym przebiegiem COVID, ratują życie, w sensie unikamy ciężkich powikłań. Także tu musimy pamiętać, że te najsilniejsze dowody naukowe obecnie dotyczą szczepień, więc też zachęcam wszystkich do szczepienia. Sam osobiście jestem po 3 dawkach szczepionki, więc musimy szanować wyniki badań klinicznych, międzynarodowych na dużych grupach, bo dowód naukowy wtedy rośnie i ta wiarygodność wyników jest znacznie większa. Panie doktorze, jeśli chodzi o sam wirus SARS-CoV-2, jakie ma pan, można powiedzieć, doniesienia te takie naukowe? Nowością jest, że powstało kilka leków, które mają działać na wczesną fazę infekcji, bo tą słabością naszej walki z pandemią na początku, chociażby w zeszłym roku czy na początku obecnego, było, że tak naprawdę jedyną rzeczą, jaka była rekomendowana, to po infekcji zostać w domu i obserwować swój stan zdrowia. Jeżeli się pogorszy, proszę zgłosić się do szpitala. Wiemy, że w większości sytuacji kończyło się to niestety zgonem albo długotrwałą terapią na respiratorze. Panie profesorze, no bo przepraszam na emocje, musimy kończyć nasz program, ale dziękuję bardzo serdecznie. Ale nowością to szczepienia i drugie leki na wczesną interwencję, aby powstrzymać progresję choroby. To są największe osiągnięcia jak dotychczas. Czyli świat nauki tutaj postępuje w tej materii, aby sobie próbować z tym poradzić. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę garść dobrych, pozytywnych informacji i również ciężką, wytrwałą pracę.
Kłaniam się. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor dr habilitowany Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Był to program Po stronie prawdy, mówiący o badaniach klinicznych nad zastosowaniem amantadyny w leczeniu COVID-19. Dziękuję państwu za uwagę. Adam Ślusarski, kłaniam się.